Punkty A, B i C są współliniowe. Punkt B leży pomiędzy punktami A i C. Stosunek długości AB do AC wynosi 2 do 5. Jeżeli współrzędne punktu A to minus 6, 9, punktu B to minus 2, 3, to jakie są współrzędne punktu C? Zachęcam Was na początek do zatrzymania tego filmu teraz i rozwiązania tego zadania samodzielnie. Rozrysujmy tę sytuację. Tu leży punkt A. O współrzędnych minus 6, 9. Punkt B współrzędną x ma mniej ujemną, w kierunku poziomym, czyli bardziej dodatnią, czyli bardziej w prawo. A współrzędna y wskazuje, że leży niżej. Niech B leży na przykład tutaj, minus 2 i 3. Powiedziane jest w treści zadania, że A, B i C są współliniowe, czyli C musi leżeć na prostej AB albo na przedłużeniu odcinka AB. I stosunek długości AB do długości AC wynosi 2 do 5, czyli B leży w 2 piątych drogi od A do C. Powiedzmy, że tak na oko, C leży gdzieś tutaj. I współrzędnych punktu C nie znamy. Ale możemy je obliczyć. Możemy zacząć obliczenia, na przykład od rozbicia całego zadania na dwa kierunki, poziomy i pionowy. Możemy najpierw rozpatrzeć odległości pomiędzy punktami w poziomie. A potem w pionie i w obydwu kierunkach zastosować ten sam stosunek długości albo odległości. No to po kolei. Jaka jest odległość w poziomie pomiędzy punktami A i B? To jest pozioma współrzędna punktu A minus 6, pozioma współrzędna punktu B wynosi minus 2. To jest pozioma odległość pomiędzy tymi dwoma punktami. Żeby od współrzędnej wynoszącej minus 6 przenieść się do współrzędnej minus 2, Musimy zwiększyć wartość współrzędnej poziomej o 4. Jeszcze inaczej, można to zrobić tak, że minus 2 odjąć minus 6 to to samo co minus 2 plus 6 równa się 4. Stosunek tej długości, tej różnicy współrzędnych poziomych, do poziomej odległości pomiędzy punktami A i C wynosi 2 do 5. Czyli jeżeli tę całkowitą długość nazwiemy x, to możemy zapisać, że 4 do x. Czyli pozioma różnica współrzędnych pomiędzy punktami A i B do różnicy w poziomie pomiędzy punktami A i C równa się 2 do 5. Wystarczy teraz rozwiązać to równanie ze względu na x. Przyrównajmy do siebie odwrotności obydwu stron. x do 4 równa jest 5 do 2. Pomnóżmy obydwie strony razy 4. Zostaje po lewej x równa się 5 razy 4 przez 2, czyli 10. Czyli odległość w poziomie pomiędzy punktami A i C wynosi 10. I na tej podstawie możemy już wyznaczyć współrzędną x punktu c. Jeżeli zaczniemy w poziomie od współrzędnej punktu a, czyli minus 6, i dodamy do niej 10, to otrzymamy współrzędną punktu c, czyli 4. Minus 6 plus 10 to 4. Zróbmy teraz to samo dla współrzędnej y. Jaka jest różnica współrzędnych y punktów a i b? Musimy się przemieścić od współrzędnej 9 do współrzędnej 3, czyli musimy zmniejszyć wartość o 6. Albo od drugiej strony, 3 minus 9 równa się minus 6. Bo odległość w układzie współrzędnych to współrzędna końca minus współrzędna początku. W kierunku x minus 2 odjąć minus 6 to było 4. Teraz w kierunku y, 3 minus 9 równe jest minus 6. Albo możemy też w sposób wizualny podejść do sprawy, zjeżdżamy w dół o długość tego odcinka. Stosunek odpowiednik długości w kierunku y również musi wynosić 2 do 5. W związku z tym, jeżeli odległość pomiędzy punktami a i c w kierunku pionowym nazwiemy y, to możemy zapisać, że różnica współrzędnych pionowych punktów a i b, czyli minus 6, w stosunku do różnicy współrzędnych pionowych punktów a i c, czyli y, to tak samo jak poprzednio równa się 2 do 5. I jak poprzednio przyrównajmy odwrotności. y przez minus 6 równa się 5 do 2. Pomnóżmy obydwie strony razy minus 6. y równa się 5 razy minus 6 równa się minus 30. Przez 2 równa się minus 15. y równa się minus 15. Odległość w pionie pomiędzy punktami A i C wynosi minus 15. Jeżeli zaczniemy w pionie od współrzędnej punktu A, czyli 9, i odejmiemy od tego 15, to otrzymamy współrzędną pionową punktu C, czyli 9 minus 15 równa się minus 6. Druga współrzędna punktu C to minus 6. Współrzędne punktu C to 4 i minus 6.